I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Księga Ezechiela, 36 rozdział, 26 werset. Jak zostać chrześcijaninem? Można by zadać takie pytanie na podstawie świadectwa Olecha Lesbiego. Olecha Lesbi żył w latach 1879-1961 na tej ziemi. Był profesorem teologii w Oslo. Jednak podczas studiów nie wyobrażał sobie, że mógłby zostać chrześcijaninem. Wzdrygał się wręcz, myśląc o ludziach wierzących. Uważał ich bojaźń przed Bogiem za przesadzoną, śpiewanie i klekanie za ekstrawagancję, a rozmowy na temat Biblii za natrętne i zbyt osobiste. Sądził, że zachowywanie się tak jak oni wymaga ogromnego poświęcenia. Później, gdy sam uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, napisał: jeśli ktoś mimo usilnych wezwań Pana Jezusa wciąż odkłada swoje nawrócenie na później, ponieważ uważa za niemożliwe oderwanie się od miłości do świata i do grzechu oraz że ciężko jest czuć się dobrze pośród jego ludu, to chcę mu powiedzieć coś, co jest mi bliskie. Źle zrozumiałeś ofertę zbawienia. Zostać chrześcijaninem nie oznacza zmuszania się do rezygnacji ze wszystkich grzechów, które kochasz, i wykonywania różnych rytuałów religijnych, takich jak modlitwa, czytanie Biblii, słuchanie Słowa Bożego i społeczność z wierzącymi, czyli wszystkiego, na co nie masz ochoty. Nie. Zostać chrześcijaninem oznacza wyzbyć się starego, niechętnego ducha i posiąść nowe nastawienie do życia. Sam Pan chce dać ci nowe, ochocze serce. To właśnie na tym polega cud zbawienia. Halesby ma rację. Zbawienie nie wiąże się z uczynkami, a wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienie wiąże się z fundamentalną przemianą w człowieku. Jednak nie następuje ona od tak sama z siebie. Nie, towarzyszyć jej muszą głęboka skrucha i szczera wiara. W Pana Jezusa i głęboka skrucha. Tylko przez wiarę w Pana Jezusa, jedynie w ten sposób możesz stać się prawdziwym chrześcijaninem. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, aby być zbawionym. Kto uwierzy w Pana Jezusa, raz na zawsze staje się bezpieczny w Chrystusie. Ale jeśli odejdziesz z tej ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa, wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, dlatego że niestety będziesz na zawsze potępiony. Ale radosna nowina jest taka, że Pan Jezus Chrystus chce, abyś uwierzył w Niego, a więc uwierz Pana Jezusa i bądź zbawiony.